Otóż proszę Państwa, przed nami runda nożowa, czyli starcie, które nam ustawi początek tego spotkania. Bardzo ważna faza meczu, mimo że tutaj nie ma żadnych punktów, nie ma żadnych nagród za to, kto wygra rundę nożową, to wybranie strony daje bardzo dużo, a szczególnie strony CT, jeżeli chodzi o tą mapę. Oczywiście mapa The Nuke na razie wycofana z map pula kosztem mapy The Train. Zobaczmy, tutaj się po hangarze ścigają. Pierwszy frag dla tuta. Tutaj nawet jeżeli przegramy tą pistoletówkę, no dwa, teraz dwa fragi dla Inshoki będzie kontra. Proszę Państwa, jest przewaga, 2 na 2 już jest remis. Ale jeden zawodnik ma i dwóch zawodników ma niższy poziom HP. To musi być wygrana dla Inshok, ale tak się nie dzieje. Choć Michu jednak nie wygrywa, ale to było faworyzujące, gdyż dwóch zawodników miało mniej HP niż dwóch zawodników Inshok. No niestety, rozpoczniemy na stronie terrorystów, ale warto wspomnieć, że mapa The Nuke jest w wykonaniu Inshok bardzo dobrą mapą. Jedną chyba z lepszych, jaką mogą sobie wymarzyć. No i proszę Państwa, ja jestem Kilpiter, witam wszystkich bardzo serdecznie na meczu Puta kontra Inshok. Drabinka przegranych po grupach Copenhagen Games. Bardzo ważne starcie. Kto przegrywa, ten wraca do domu. Właściwie Puta już jest w domu, ale tak czy siak będą musieli wsiąść w autobus czy w pociąg i pojechać do własnych miejsc zamieszkania. Pierwsza runda. Będzie tak pewnie oczekiwanie, co przygotuje zespół Inshok. To będzie kluczowe, żeby tą rundę pistoletową wygrać. To będzie klucz do zwycięstwa, moim zdaniem. Urlan sprawdza zewnątrz. Chłopaki się przemieszczają. Mi się wydaje, że będzie wejście na bombsite dolny, tam Michu. Zeonem, no Furlan już na górze swajkowo, ale tak swajkowo, że właśnie widzimy, jak to wyszło. On zdoba jednego fraga, grubymi Maniek, czyli Lord, no i jest przewaga, niespodziewanie, ale Polacy wjechali jak do siebie. Ale teraz trzeba uważać kolon z tyłu. Jest frag dla Micha, no i zostaje sam kolon. To musi być runda pistoletowa dla zespołu Inshok. On już wchodzi na pewniaka, tu jest za plecami! Kolo, no to jest klątwa z wczorajszego dnia, nie sprawdził tego miejsca, chociaż powinien. No ale nieważne, mamy 3 na 1 nadal i niski poziom życia Kolona. To po prostu chłopaki, no już się nie bawmy, dokończmy to, po co się bawimy? Mamy 3 zawodników blisko, wyskoczmy na niego w jednym momencie, no i teraz całe szczęście, że nie miał defusa, bo jeszcze mógłby chłopak tutaj wyjść na pewniaka, no bo dajcie spokój, mając 3 zawodników, to nie można grać defensywnie. Już można nawet chłopaka okrążyć, wejść na heaven, jakkolwiek, cokolwiek, no ale nieważne. Nie będę narzekał, mamy rundę pistoletową, to jest ultra ważne po stronie terrorystów na mapie The Nuke. 4 fragi kolona ogólnie w tej rundzie, na to warto zwrócić uwagę, ale większość tych fragów była spowodowana tym, że nasi grali zbyt statycznie. Crazy na rampie, Michu już go wyczaił. Podbiega do niego również kolon, no i to może być. A i nie możemy przegrać tego anti-eko. Tu trzeba ich rozkręcić. Oj, na plecy już wbiega jeden z zawodników, to jest Dash. Chłopaki, jest Maniek, jest Maniek. O to chodzi, właśnie, to jest jego. To jest różnica względem tego, co widzieliśmy wczoraj. Wczoraj tego byśmy nie zauważyli, czyli sprawdzania pleców. Chłopaki, no na raz. No i bez problemu. I teraz dokończyć tę rundę. Tak jak trzeba, tak jak to powinniśmy zrobić. Jeden zawodnik na dolnym bombsite, jest to Funz. Siedzi w toksyku, ale tego nie powinniśmy tutaj przeoczyć. Tak jest, gruby, wchodzi już i szybki headshot. Tak jest, o to chodzi. Podręcznikowo zagrana runda w wykonaniu Inshok. Bomba zostanie podłożona. Druga runda wpadnie na ich konto i o to chodzi. Względem wczorajszego pojedynku, gdyby to było wczoraj, gdyby to był piątek, to mi się wydaje, że ta runda mogłaby być nawet przegrana przez Inshok. Tam
Ludzie wchodzili jak do siebie, nie sprawdzali prawo, lewo, pleców też nie sprawdzali, nie było nikogo, kto by sprawdził te plecy, nie było nikogo, kto by sprawdził prawo, lewo, przód, na górę, na dół. I często te rundy anti-eko się kończyły przegraną, gdyż przeciwnicy kupowali takie bronie, z których full auto, przykładowo 5-7, dwa headshoty, bo zawodnicy są ustawieni praktycznie w linii, już jest automatyczna destrukcja planu, wejście na bombsite, a teraz wszystko zostało wykonane w dobry sposób. Anti-eko wykonane wzorowo, 2-0 i te rundy powinny teraz wskakiwać bardzo luźno na konto InShock i powinniśmy coraz szybciej się zbliżać do zwycięstwa naszej drużyny, choć oczywiście nie zapraszajmy. To dopiero początek. Mobilizacja, czyli wejście chyba na górny bombsite, czy nie, jest jakiś boost na silos. Tutaj Delta w snice patrzy, Furlan zaskoczył z tego silasa, no trochę nieodpowiedzialnie, stracił prawie połowę swoich punktów HP, co jest dużą stratą, biorąc pod uwagę, że tutaj za chwilę dojdzie do wymiany ognia, naprawdę na niskim, na bliskim dystansie. Michu już zdjął z zewnątrz Delta w snice, ale Michu z kolejnym fragiem na rampie, tym razem zabija Crazy'ego, ma jeszcze Kolona przed drzwiami, tam Kolon będzie właśnie rotował. Jeszcze jest Funz w wentach i właśnie Kolon w drzwiach. Chłopaki, patrzę drzwi. Przynajmniej dobre, bardzo dobre smoki w wykonaniu naszej drużyny. Teraz. Dobry nade, 7 HP, ależ to był nade! Michu! 4 fragi tego zawodnika w tej rundzie. Ale ten nade grubego to był nade naprawdę. Jeden z najlepszych, jaki widziałem w ostatnim czasie. Po prostu... na głowę jakby ten nade spadł Kolonowi i aż do 7 HP obił Duńczyka, no to było kluczowe. Ale teraz dopiero się zaczyna runda, teraz dopiero się zaczyna zabawa. Fule po stronie antyterrorystów, 3 rundy po stronie terrorystów, no i czekamy. Czekamy na pierwsze wymiany snajperskie, Kolon będzie patrzył, tam będzie cała drużyna naszych. Nie decyduje się na skany, no. Furlan jednak jest szybszy, coś niesamowitego. Ależ refleks naszego zawodnika i to jest teraz komfortowa sytuacja. Jeżeli nasi zawodnicy to wykonają dobrze, on już zauważył zawodnika w wentach. Tej rundy nie możemy przegrać, jeszcze jest na rampie. Deltyf, dobiega do niego dash. Oj, Michu nie, no Michu nie sprawdził tego. Jeszcze jeden frag dla Deltewa. Sprawdźmy, co zrobi gruby. Gruby, dobry headshot. Jeszcze jest tam Deltef, a wchodził Lord na plecy. Za mało dyskretnie, dobry nade po raz kolejny grubego. Do 9 HP obniża poziom zdrowia Deltefa, ale tam jest dash. I Deltef. Tutaj Funz czeka, jakby ktoś ewentualnie zrotował na górny bombsite. Zobaczmy, już zauważali nasi gracze i zabici. No niestety, ale to była bardzo pozytywna runda. Można tutaj wynieść z niej pozytywne wnioski. Szkoda, że Deltewa nie zabiliśmy, ale bardzo mocno uszkodziliśmy ekonomię Kolona i Crazy'ego. Będą oni grali full oczywiście, ale to bardzo dobry znak, gdyż my też możemy grać full. I to jeszcze dobre dwie rundy możemy grać tego fulla. A tak zabijając pojedynczych graczy, nawet przegrywając rundy, to możemy po prostu doprowadzić do sytuacji, gdzie po dwóch wygranych rundach, mimo że będą przykładowo kończyli z jednym czy z dwoma żyjącymi zawodnikami, możemy doprowadzić do sytuacji, gdzie nawet nasze eko może pokonać ich fulla. Więc to jest bardzo ważna sprawa. Tym razem bez snajperki nasza drużyna i to może być za chwilę obnażone. Uwaga, Kolon. Oj, gruby! No, wak! Się maluje na naszych oczach. Ten X-Ray pokazuje nam wszystko, co trzeba. Dobra, dobry cover. Crazy na kurniku, Funz nad nim. Na rampie Deltef. Detlef, przepraszam. Tutaj już Michu sprawdza. Oj, czy będzie tutaj... ciwy Deltef, no ten nade! 5 sekund! Właśnie 2 sekundy nawet
szybciej, jakby Michu wychwylił, to by złapał na wykroku swojego rywala. No nieważne, jest frag dla Furlana, ale szybko odpowiedź od Kolona. Te smoki już wygaszały się, no i niestety, ale nie było opcji tam przebiec obok Kolona ze snajperką. I teraz Michu, uwaga, wie, że tu jest zawodnik przeciwnika, jesteś Dash, oj! Dlaczego Dash teraz nie zginął? Został z 9 punktami HP, trzeba go tam pogonić, trzeba go tam pogonić. Aj, jeszcze Crazy dobija grubego na nasi teraz niezespołowo, indywidualnie wyszli na rywali. No i skończyło się właśnie w ten sposób. Maniek zabija Crazy'ego. Będzie plant i to jest dobry omen. Teraz trzeba przypilnować tutaj ten bombset. Wszyscy doskonale wiemy, gdzie mogą się znajdować nasi przeciwnicy. Aj, Maniek był bardzo blisko, jeszcze jest Eon! Jeden frag dla niego, dla Dash, zabija Dasha, no ale to jest to, o czym mówię. Mamy plant, gramy full, a nasi rywale znowu we dwóch kończą tym razem rundę. I to oznacza, że ich gospodarka, ich ekonomia nadal nie jest w komfortowym stanie. Nadal będzie tych dwóch czy trzech zawodników na takiej przysłowiowej kresce się utrzymywało. No tym razem jest to Dash oraz Funds. Więc jeżeli tę rundę wygramy i następną, to możemy spowodować szybkie eko podwójne zespołu Puta, ale właśnie, trzeba to wygrać, a nie się bawić. Teraz w tej rundzie mi się nie podobało, że zagrali nasi zbyt indywidualnie, bo tam był moment, gdzie Michu obił swojego rywala do 9 punktów HP, a potem reszta po prostu się wycofała ze strachu. Tu już Delta wpatrzy rampę. Chłopaki, teraz spokojne smoki. Kolon ze snajperką, będzie się musiał wycofywać. Bomba jest podłożona i Michu, jest pierwszy frag dla niego. Uwaga, gruby. Aj, był bardzo blisko, ten nade będzie zabójczy jednak. Tak jest, Crazy na deskach. I teraz, wykorzystajmy to. Teraz już nie mam przewagi, ale jest wyrównanie stanu gry. Jest 1-1, Michu. Niestety pada, jest 2-1, ale to jest gra na czas, Eon. Jest defuse. I doskonale wiedzą, gdzie się może znajdować. Teraz sprawdzę, teraz już będą wiedzieli, że tu jest zawodnik naszego zespołu. Jest cover, ale jest świetny Eon! Ależ to było full auto! Tak jest! 4-2 prowadzi Inshock. No, Eon teraz zaszalał. 4-2 dla Inshock. Pokażmy może tabelę wyników. 8 fragów Micha. On tutaj naprawdę gra nieźle, bo Michał na mapie Deniuk zawsze się czuł bardzo mocno. Tak samo... No i właśnie, o tym mówiłem. Już jest runda eko. Więc nie decyduje się na podwójne eko, a tylko na pojedyncze. Może to i nawet lepiej dla nich. Gruby zabija jednego rywala. Teraz uwaga, Kolon ma na celowniku Eon, ale... Jest niebezpiecznie dla niego. Furlan z jednym fragiem. My mamy tylko trzech zawodników CT przy zdrowiu. No niestety Dash zdobywa jednego fraga, co jest niebezpieczne, ale gruby spokojnie. Gruby spokojnie tutaj już szybko uciszył przeciwników. Jeżeli chcieli tutaj coś zrobić, to zrobili to już teraz. Się skończyła swoboda. No i gruby wszedł na teren. Zabił przeciwników. Możemy być spokojni o wynik. 5-2 prowadzi Inshock. Czyli tak jak mówiłem, spokojnie na niuku. Nożówka dla Inshocku w sumie aż tak ważna nie jest. Oczywiście zawsze jest ważne to, że zaczyna się przykładowo na stronie CT, to daje więcej pewności siebie, ale jeżeli jest się Inshock i dobrze się gra z stroną terrorystów, to nie sprawia większego problemu. Teraz. No, znowu pojedynczy nasi koledzy i Michu musi naprawić błąd Eona, który za szybko wychylił. No, akurat... od niego możemy się tego spodziewać. No bo to jest stand-in, on nie jest zgrany z zespołem. No kurde, teraz kolejny Michu pojedynczo. I jeszcze przez smoka Lorda. No ale to było łatwe do przewidzenia, po prostu się nie ruszył z miejsca. O, dwa fragi. Oj, teraz się robi już dobrze. Już się robi ciekawie. Furlan. No może teraz zrotuje na górny bombsite? Tak jest. Idzie już gruby na górę. Jest już przewaga. Doskonale wiemy, gdzie jest Funds, a... Crazy ma za mało punktów, żeby tutaj przeżyć. I Funds również ma już mało. Crazy jest nieżywy, no i zostaje sam Funds, to nie może się udać.
I tak się właśnie dzieje. Trzy fragi grubego. On tutaj już teraz zamiata naszych rywali. Nie wiem, czy miał jakieś doświadczenie w branży sprzątaczki, ale robi to wzorowo. Czyli kontynuujemy nasz chill, kontynuujemy naszą przejażdżkę po nuke'u, bo tak to można nazwać, jeżeli chodzi o grę InShock. Kolejna runda Echo w wykonaniu. Oj, teraz z kolei zaskoczony Michu, ale niespodzianka, bo nasi gracze są na outside, będą wchodzili górą. Tak to wygląda, wygląda jak to boost na Heaven, ale tutaj jest kolon. Dash już na wszystko czeka. I on o wszystkim doskonale wie, jakby teraz się wychylił przez okienko. Oj, tutaj jeszcze Funz wędruje. Deltef. Deltef, przepraszam, po raz kolejny pomyliłem się. Teraz uważajmy na Funca, uważajmy na plecy. Jeszcze jest tutaj Crazy, bez problemów sobie radzimy z nimi. A za plecami jest ostatni gracz, Dash. Po raz kolejny gruby z 2-3 fragi. Dash z jednym fragiem w tym momencie, ale to już powinno być ostatecznie koniec. Nie powinien tutaj mieć większych problemów z nim Eon. Przeciągnij te fallouto kolego, no ale jeszcze Lord tutaj go ubezpiecza i to jest dobry sposób na wygranie tej rundy. Teraz właśnie też był cover, którego nie widzieliśmy w poprzednich rundach, gdzie mieliśmy przewagę liczebną, nie potrafiliśmy po prostu otoczyć naszego rywala, staliśmy statycznie. Nie było żadnego ruchu, czekaliśmy na niego, chociaż mogliśmy go załatwić we trójkę bez problemu. Teraz było już zupełnie inaczej, teraz było już tak jak trzeba w wykonaniu naszej drużyny i 7-2 prowadzimy. 13 fragów grubego, on teraz jest na razie najlepszym zawodnikiem na serwerze i kolejna runda, teraz Funcy chce złapać naszych nawy kroku i to może mu się udać. Jeden frag, ale tylko jeden. Jeszcze jest Crazy. Crazy, ale się wycofuje. Teraz Detlef będzie miał ciężki orzech do zgryzienia. Ten smoke, w sumie jakby nasi trochę szybciej tam weszli, to mógł być nawet za plecy. Zostawili otwarte drzwiczki. Teraz zostały zamknięte i się cofamy na podwórko. Tutaj był kolon, ale się cofa do budówki, choć jeszcze się zastanawia podwójnie. Tak, już zauważył, usłyszał te smoki. I będzie cofnięcie. Furlan. Oj, niebezpiecznie, ale gruby bardzo dobrze tutaj szedł za plecy Furlana, który został zabity. No i kolejna rotacja. Tutaj już jest pod kurnikiem Michu, ale na kurniku stoi Crazy. No i gramy z ogniem, i gramy z ogniem. On teraz się wychyla. A co robi Michu? Michu też się wychyla, ale nie tam, gdzie trzeba. No i padają jak kaczki nasi zawodnicy, zostaje sam gruby, a ta runda powinna być przez nas wygrana. Mieliśmy przewagę liczebną. No i niestety, ale teraz powinniśmy właśnie przegrać tę rundę, ale i tak jest dobrze. Zobaczmy, że blisko było śmierci Crazy'ego i Dasha. Jakby to dwa naboje, właśnie jeden nabój więcej wyleciał z karabinów naszych zawodników, to mogło być koniec dla rywali, ale tak, 7 rund. Nawet jakby się teraz ta połowa skończyła, jeżeli już InShock by do końca tej połowy przegrywało, to by nie było źle, by 7 rund po stronie terrorystów to jest wręcz i wymarzony wynik. Lord będzie biegł na rampę Michu na zewnątrz, obity tym nadem do 44 HP. To już Crazy chodzi do wentów, ale Michu nie powinien pierwszy biec! No właśnie. Kolon już za silosem. Widzieli go nasi gracze. Też powinni widzieć Dasha. No właśnie, Dash z kolejnym fragiem. Czyżby Dash? Nie, to wcześniej Kolon zabił jednak, a nie Dash, więc tutaj Dash. Teraz dopiero pierwszy frag w tej rundzie, zobaczmy. O, to jest teamplay na najwyższym poziomie. Z łatwością pokonany gruby. No i Detlef. Detlef Snizel
jako ostatni zabija Mańka, czyli Lorda. Ten flash to był popis gry drużynowej, tego za często nie widzieliśmy po stronie Inshock, żeby takie flashy leciały. No ale jak mówiłem, można im wybaczyć. Grają ze Stendinem, który teraz jest drugi w tabeli. Szkoda, że to trochę fulla na razie słabiej gra. Wczoraj był najlepszym zawodnikiem Inshock. A tu jest mapa Deniuki, tutaj może się gorzej czuć. Możemy mu to wybaczyć. Teraz nasi na takim eko kupione P250, jeden deagle po stronie Eona. Smoke, flash, zobaczmy co zrobi z tym smokiem Michu. Nie wiem, czy to będzie jakiś smoke na plant. Chociaż to będzie chyba najprawdopodobniejsza opcja, zejść na dolny bombsite. Smoke, plant i do widzenia. I nawet jak ta runda zostanie przegrana, to będzie kasa na nagranie full. Może jakaś snajperka dla Furlona w następnej rundzie. Czekamy, co sobie nasi zawodnicy. Na razie wyczekiwanie. Może za chwilę zobaczymy jakiś wjazd. Taki wjazd na pełnej. Ale raczej to będzie wjazd na bombsite górny. Bo tu już lecą flesze właśnie od góry. Ale to wszystko zostało przewidziane przez Funca. Rozbił te szyby. Wbiegają już nasi. Nie sprawdzili tego miejsca, ale... Zachowamy jednego fraga i na tym fragu się chyba skończy. Choć nie, jeszcze Fulan zabija kolona. Dobre eko. Dwa fragi to zawsze coś. Zawsze to w jakiś sposób może osłabić gospodarkę rywala. No bo ona nadal nie jest w komfortowej sytuacji. 1850 ma dash. Za chwilę broń sobie kupi kolon i będzie miał też na granicy tych pieniędzy. Ledwo go będzie stać na jakiś armor, no właśnie, więc te eko przyniosło pewne efekty. Może to nie było jakieś super eko. Dwa fragi? Wystarczająco według mnie, bo następna runda nie będzie może takim mega eko, ale ostatnie 15 przy wygraniu 13 i 14 będzie na pewno rundą eko. I tam, znaczy no wiadomo, nie będzie eko, bo będzie to ostatnia runda, będzie jakiś force, ale to nie będzie force, na którym powinniśmy mieć jakieś problemy. Ale pierwszy raz trzeba do tego force zmusić naszych rywali. Już mamy dwa fragi i to jest dobry prognostyk, ale uważajmy, uważajmy, tam jest na wentach! Func. Ale Maniek wyrównuje. Wiemy, gdzie są nasi przeciwnicy, sprawdźmy te wenty, proszę. Panowie! Jest! Jest frag! I zostaje na dole sam Func. O tym mówiłem. Wygrajmy teraz tę rundę. Potem będzie ostatni full puty i tam jak wygramy... Chociaż spokojnie. Gruby. Calm as ever. 8-5 wygrywa drużyna Inshock. To było bardzo przemilane zagranie Grubego na czas. Przychytrzył swojego przeciwnika, choć powiem wam, że zadrżało mi na moment. Jest kolejna runda, 14. Force by strony CT, jest pierwszy frag. Kolon celny sniper. Oj, tu było blisko kolejnego fraga. Tutaj jeszcze jest deadlap. Chłopaki, sprawdźmy to miejsce. Oj. One Man Army, Detlef jednym full auto zniszczy nasz cały zespół praktycznie, bo Kolon go tylko tam ubezpieczał. No cóż. Nie oczekujmy fajerwerków. Inshock to nie Virtusi, chociaż Virtusi też do takich są rzeczy zdolni. No chociaż i tak, teraz tak czy siak nie mają właściwie nadal możliwości grania takiego pełnego fulla. Dash nie będzie miał pełnego zestawu smoków. A nasi grają na tekach P250 oraz na Galilu, więc też to nie jest komfort, chociaż wiadomo, tek to jest tek. Tutaj wszystko się może zdarzyć, mówiąc krótko. Teraz tylko nie dajmy się rozpędzić Kolonowi. Szczególnie po stronie terrorystów, bo teraz to wygląda ciekawie. Furlan już dostał głowę. Gdzie był Furlan? A, bo przez ten go przeskanowali. No to ciekawe.
Już się zamienili brońmi, więc wiadomo, Lord ma więcej HP. I lepiej, więcej z tego Galila zdziała. Nadal czekamy na jakieś wejście. Nadal chłopaki się tutaj mobilizują. No, Maniek oberwał. Ale od kogo? I znowu przerzucona broń. Znowu Galil leci do kolejnego zawodnika. Czas leci, 45 sekund. No i co zrobił nasi? Będzie wejść na górne babce, to już wiemy. A co Smoki? Będzie zejście chyba na dół. Oślepieni nasi zawodnicy. Spalił się gruby. No i koniec pierwszej połowy, 8-7. To wejście kompletnie nieudane. Ale wygrana runda, rund 8 wygranych po stronie terrorystów, to jest plan wykonany w pełni. Jak widać, można mieć 10 fragów i zamykać, tak pokazuje to Michu. Bo Michu miał swoje rundy, ale to były te rundy początkowe, gdzie wjeżdżaliśmy na początku, grając przeciwko graczom z Eko. Pierwsze rundy, gdzie tutaj mieliśmy te 3 wygrane, potem z tych 4, to zostawaliśmy w dwójkę, w czwórkę, w dwójkę, tu w pojedynkę, tu w piątkę i tutaj mieliśmy trójkę, ale wybuchliśmy od bomby. No te bomby, te rundy przychodziły nam ciężko, chociaż co te też nie byli komfortowi. Jeszcze raz sprawdźmy. Tu była trójka, dwójka, trójka, 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 chociaż no nie, no to wyglądało dosyć komfortowo, tu piątka i tu czwórka. No cóż, rozpoczynamy naszą kolejną rundę. Druga połowa, rozpoczynamy. 8-7 prowadzi Inshock i teraz to oni grają po stronie Zeta, więc faworyzowany na mapie The Nuke. Byśmy teraz bardzo chcieli, żebyśmy tutaj wygrali rundę. Pistoletował. Jest już gruby z nade'em pod kolana. Bardzo dobry nade, 30 punktów zabrane. Tak jakby jeden strzał mniej będzie trzeba teraz oddać z naszych USP. No chyba, że to będą głowy, to tam już na strzały nie ma co patrzeć, po prostu trzeba dwie pestki wysadzić. Ale w międzyczasie mamy frag dla Detlewa na Eonie i teraz trzeba uważać, gdy będzie Michu z grubym na rampie. Chłopaki, rotujcie już. Funt z kolejnym fragiem, ale Furlan odpowiada. Furlan z dwoma fragami. Furlan, trzy fragi dla niego! Czyżby czwarty? Czwarty frag Furlana! Quad kill! I właśnie o to chodziło, mimo tego szybkiego wejścia z tekami, już się bałem, już myślałem, że to będzie wjazd jak walec, walec na budowie, jak tam, jak kula, która ma zniszczyć budynek, ale tak się nie stało. Był tutaj Furlan, on USP powinien nazwać, kupić sobie name tag, nazwać Tech9 USP, bo dla niego to tak samo działa, sobie pestkuje. Mimo, że nie z taką częstotliwością jak w teku, to bardzo sprytnie i ciekawie to robi. I to już nie jego pierwsza akcja. Po prostu ta broń jest zrobiona dla niego. Furlan, kolejna akcja tego zawodnika, to już jest Lord. A powinno być teraz szybszy, ale się ustawili w linii. Zawodnicy Puty, no i szkoda, że Furlana straciliśmy. Ale overall, mówiąc po angielsku, ta runda wyszła fenomenalnie. No bo zawodnicy byli dobrze ustawieni, wszyscy zdecydowali się wyjść kornikiem, no i nasi po prostu odpalili swoje full auto. No i to już wygląda bardzo kolorowo. Teraz, jeżeli wygramy tą rundę, chociaż 4 teki po stronie terrorystów. Jeżeli wygramy tę rundę, to będzie 11-7. Dopiero teraz zaczną grać fulla przeciwnicy. Czekamy na wjazd górą, przepraszam, dołem, outside'em, już to pobiani zawodnicy Kuta i teraz przez Smoka, on dwa fragi! Furlan ze swojego jeszcze koncertowego fraga. On ostatecznie pada, jeszcze tutaj jeszcze Maniek, przepraszam, Lord. Paka jeszcze nie zeszła na dół. Tylko Crazy teraz fejkuje, chociaż Furlan wszystko wie. Świetnie to rozegraliśmy. Ja się bałem tych teków, one były zabójcze, naprawdę. Bywały takie spotkania, że te teki były naprawdę bardzo mocne i ciężkie do odpchnięcia, odparcia przez drużynę Inshock. Ale tym razem to jest popisówka naszych zawodników.
Ogólnie strona terrorystów to jest taka strona, mimo że dobrze grają, to może się wahać. Co zrobi Inszok? No bo Inszok wejdzie, nie sprawdzi spotów, no i co, i runda może być przegrana. A tutaj to właściwie nie muszą sprawdzać spotów, to ich muszą sprawdzać zawodnicy terrorystów i oni też nie zawsze to robią i to wygląda bardzo ciekawie i bardzo fajnie. Oj, ten Mołotow nie do końca udany. Chodzi już ekipa terrorystów. Maniek, Michu. Jeszcze Eon. Jeszcze jeden zawodnik żywy. Znowu Eon. Trzy fragi Eona. Gładko. I przyjemnie. Czy to była runda full? Chyba tak. No nie powiem. Z rundą full poradzili sobie łatwiej niż z rundą eco. Ale czy narzekamy? Nie! Nie ma na co narzekać. 12-7. Tylko 4 rundy dzielą naszych zawodników od przejścia do kolejnej rundy fazy przegranych, drabinki przegranych. Teraz będziemy gruby trudne zadanie, którzy tutaj nacierają. Tutaj terroryści, ma ich na fleszu, nie zabija ich! Otagował chyba 4! No i teraz przez całą rundę eco. Zawodnicy terrorystów zdobyli więcej fragów. Właściwie zabili 3 zawodników. A w poprzedniej rundzie na fullu zabili tylko jednego. Oj, teraz Maniek, sprawdź lewą stronę, tam jest zawodnik przeciwnika! To się cofa. Ale na górze jest już Furlon. Gdyby lot się dosłownie 2 sekundy wcześniej odwrócił, to byłby frag dla niego. A teraz patrzmy, sprytnie, ponowne wejście na rampę. A Maniek już opuścił ten teren, oj, oj, oj. Dlaczego on się nie wraca na rampę? Teraz już doskonale powinniśmy wiedzieć, że tutaj naszych przeciwników nie ma. Nasi przeciwnicy się skradają na rampę, wykiwali naszych graczy, grając rundę eco, choć oni teraz podchodzą na Heaven. No to może być zaskoczenie pierwszego stopnia, tutaj jest Maniek, który sam może przechytrzyć swoich rywali. Oni się spodziewają, że będzie krycie od właśnie tej pozycji, a tutaj nie, bo Maniek zmienił pozycję na przeciwną. Jest szybki... No właśnie, proszę Państwa, jeżeli się ktoś bawi z kimś, to sam zostaje oszukany. I teraz był tego idealny przykład. Puta zamiast wejść. No bo ludzie, mamy wolną rampę. Nie no. Zagrali tak jak wczoraj Inszok. Bo Inszok wczoraj chcieli przechytrzyć Reason Gaming, opuszczając bombsite A na Inferno, a się okazało, że opuścili bombsite A, który za chwilę przyjęli zawodnicy Reason Gaming i na własne życzenie Inszok, robiąc comeback, przegrał ostatnią rundę, mając sytuację na 15-15. No ale teraz coś odwleczy, to nie uciecze. Wszystko się zwraca w naturze, tak właśnie w tym momencie było. 13-7. Choć i tak, chociaż nie, dobrze wygląda sytuacja finansowa. Maniek robi to bardzo dobrze. Nie wydaje zbyt wielu pieniędzy i trzyma te finanse w ryzach zespołu Inszok. Ciekawy boost, ale tutaj nikogo nie ma, więc się na nic nie przyda. Eon dopiero na Heavenie. Dobrze by było tutaj zdjąć kolana. Ten zdjęcie kolana w tym momencie to by było połowa sukcesu, ale niepotrzebnie. W złym momencie opuszczę to miejsce. No teraz będzie kolon za smokiem! No właśnie, no i to jest problem. Niepotrzebnie. Jeżeli już się trzyma jeden spot, to się powinno go trzymać jak najdłużej. Oj Michu, oj Michu! Nie, to tak nie powinno wyglądać, absolutnie. Ale może retake? Nie no, retake też nie wygląda zbyt kolorowo, bo powracają chyba na górę nasi przeciwnicy. Puszczali grubego i podłożyli bombę. No teraz chyba najlepszym wyjściem by było tutaj bronię zachować. Ewentualnie zabić kilku rywali. Aj. Gruby. I Furlan. No właśnie, to jest dobry plan. Jeżeli nawet padniemy, to będzie dobra sytuacja. Gruby z 2 HP wychodzi z życiem. No ale to jest dobry moment, bo spowodowaliśmy obciążenie gospodarki już teraz 700, 900.
po stronie terrorystów. Detlef też pewnie będzie miał troszkę mniej tych pieniędzy. Tak jest, 800. No po naszej stronie to też nie wygląda zbyt kolorowo, ale jeszcze Lord ma 5000, Gruby ma 2600, więc na fulla w następnej rundzie spokojnie wystarczy. Z kolei jeżeli wygramy tą rundę bez większych strat w ludziach, to puta powinno grać eko, by było 14-8 i wszystko wyglądałoby całkiem nieźle. Najważniejsze to jest zatrzymać kolona, to już nieraz udowadnialiśmy. Michu tutaj chciał przechytrzyć, ale też nie wyszło mu to najlepiej. Ta wymiana fragów nie popłaciła. Maniek stracił również życie. Kolon czeka. On gra spokojnie. Oj. No właśnie. Choć jeszcze Furlan zabija rywala. To już oni biegną na bumpsite dolny. Tu już jest Furlan gotowy. On również, ale nasi przeciwnicy już się cofają. My też. Idą na Heaven. Tam już Eon chyba coś wyczuł. Jest frag dla Eona, jest frag dla Furlana, zostaje sam kolon! Proszę Państwa! Nie wiem, czy to jest popis fatalnej gry zespołu Puta, czy to jest popis fantastycznej gry zespołu InShock. Niemniej jednak, 14-8, jesteśmy coraz bliżej zwycięstwa, bo to jest naprawdę czasami niezła komedia. Mając przewagę liczebną, mając przewagę terytorialną, zawodnicy jednej i drugiej drużyny tak kombinują, że no... Nie wiem, jak to pogodzić. No ale my teraz mamy spokojnie finanse. Zespół terrorystów gra na eko z diglem, z dwoma diglami, z tekiem. No i to powinna być 15 runda. 15-8, 16-8, Eon zdobywa fraga. Eon zdobywa drugiego fraga. Proszę Państwa, czy Eon zdobędzie trzeciego fraga? To jest pytanie dzisiejszego dnia. Zakłady obstawiamy na teraz. Bardzo szybkie zakłady. Czy Eon zdobędzie hat-trick w tej rundzie? Mamy szansę na to jak 3 do 0. Właściwie 1 do 1. Dasz. Dasz czy nie dasz tego trzeciego fraga? Dasz. Chyba nie. Cofa się na własny spawn i do radia. Tutaj Furlan już szaleje. Maniek rusza po kolona. Maniek! Lord! Oj! No. Te full auto nie było dokładne, ale jest w końcu 15-8 bez żadnego straconego zawodnika. InShock pewnie kroczy ku zwycięstwu. Chyba jeden z najspokojniejszych spotkań, jedno z najspokojniejszych spotkań InShock. Według mnie, gdyby zaczęli od razu ten mecz po stronie CT, to mogłoby się skończyć jakieś 16-2, 16-3 max. Wyglądałby to bardzo swobodnie. Gruby. Skrócił, wykonał swoje zadanie. Czuje się już bardzo pewnie. Oj, Crazy jeszcze na chwilę przedłuża. Właściwie przekłada tą egzekucję formalną. Michu. Uwaga, na górze są przeciwnicy. Widział to Michu, jest świetny frag. Jeszcze jest Func. Nie trafia Func. Oj, kłopoty Funca. Jeszcze Maniek zabija kolona, no i zostaje sam Func. Oraz Dash na czterech antyterrorystów. To nie może się im już udać. Dash! Dash, jak najbardziej. Jeszcze jest Func. Func jeszcze daje radę tutaj snajperką zabić. Michale, Gruby to kończy, proszę Państwa. 16-8. InShock przyjechało się po zespole Puta. Tak jest. No cóż, to było na tyle. Jutro jest Wielkanoc, trzeba święcić jajka. Mam nadzieję, że wszyscy będą spokojnie spędzali te święta, ja wam tego życzę. Nie wiem, czy będę jeszcze coś komentował. Pewnie nie, no bo znając życie, pewnie będzie spotkanie takie, że Izak je sobie weźmie w trakcie. No ale cóż, dziękuję za oglądanie. Komentował dla was Hilpitero, mam nadzieję, że wam się ten mecz podoba. Mój komentarz również zostawcie. Jeżeli tak, oczywiście wejdźcie na mój fanpage, zostawcie lajka na YouTubie, subskrypcję. No i cóż, to by było na tyle. Zapraszam na kolejne transmisje. Peace out.